2023. Także witam Was serdecznie na naszym kanale z tej strony Weronika Załoga oraz Marlena Załoga. Kurde, trzeba się jeszcze skupić pierwszy raz w kombajnie w tym roku. Ach. Oczywiście kosimy, ale nie u siebie. Nie u siebie. U nas żniwa będą, nie wiem, jakieś 2-3 tygodnie może. No, coś takiego. Także jeszcze troszkę. Może akurat jak będziemy wracały do domu, to pokażemy, jak wygląda nasza pszenica. Jeszcze jest bardzo zielona, więc taka nawet jeszcze nie wygląda, żebyśmy ją miały szybko wykosić. Dzisiaj leci jełczmień. Kosimy. Kosimy. Kosimy, żeby nie było. Jest wszystko. Wszystko, jak na tacy. Znaczy bierzemy tutaj pół hedra, bo i tak nie damy rady wziąć całego. Zawsze mało. Więc proszę się nie czepiać. Ogólnie taka działka, w sumie działka jest spoko, tylko to źle wymierzyłyśmy. No. Tak się żyje na tej wsi. Hektary lecą. Sypane... Szkoda, że nie nasze. Szkoda, że nie nasze. Sypane już było. Więc będziemy kontrolować, jak wykosimy, ile było. Teraz jeszcze abecena dopisała. No i będzie picabello. Człowiek czeka cały rok, jednak jakby nie było na te żniwa. Bo żniwa są naprawdę tym podsumowaniem całosezonowej pracy. Więc jeszcze jakby się wszystko wyklarowało w kwestii kosztów, zarobków, bo to by było już cudownie. Tak to się pracuje. Panowie się opalają zamiast pracować. Tam powinni trochę porozkartać chociaż na tej przyczepie. Ale tym w dzisiejszych czasach... My już... musimy ciężko pracować, oni sobie tak siedzą. Ja nie wiem, tak się zdarza. Dziwne, że jeszcze z pikiem nie siedzą. 0%, bo kierowca musi być trzeźwy. Nie wtedy... musi. Oj, Weronika. Jest trzech kierowców, a są dwie maszyny, więc... Ach. Weronika by namawiała od razu do złego. Nie no, skąd? Co za kobieta? Ale w sumie dobra kobieta. Nigdy w życiu. Jak chłopu piwko na polu by pozwalała pić, donosić, nie, to dobra. Swojemu bym nie pozwalała. Swojemu nie? Nie. A jednak, to zła kobieta. To nie bieszczy. My mamy gałęzie, trochę nie fajnie. Czekaj. Co to oni nam powiedzą? Ja nie wiem, jak ja mam kosić. Ale jak, w pasę taką? Nie, tam. Gdzie? No tam, tu się później bokiem wykosi. Aj, Marlenko. Aj, to Weronika byś chciała. Gruszki na wierzbie. Ja ci ułatwiam życie, a ty? Całe życie nie dogodzi. Babie nigdy nie dogodzi. Wymyślasz, że jakieś tam ładnie trzeba było odebrać od poprzeczki, a ty kurczę będziesz kombinować. Później się odbierze. Zaraz, żeby jakichś mijaków nie było, bo gospodarz patrzy tam zza winkla, za przyczepy zagląda. Zaraz powiedzą, że o, blondynki przyszły. Przyjechały, znaczy się. Jakiś grzywek na polu pozostawiały, o Boże. Ach, ten polski język trudny. Jeszcze nie zmierzymy wilgotności, bo mamy za mało zbiorników. Ale spokojnie, może jeszcze jak dojdziemy do końca, to w trakcie jazdy złapiemy. I zobaczymy, ale moim okiem jakieś 13 powinien mieć. Zawsze mówię powinna, bo mamy u siebie jakby nie było pszenicy. A tutaj pan jęczmień. Złapiemy. Wczoraj też było koszone i Berka, ile było wczoraj wilgotności? 13,8 na tym była, później zmierzyliśmy drugi raz i było chyba 11,8. Także ogólnie warunki naprawdę dopisują. Codziennie jest mega gorąco. 30 stopni w cieniu. A mamy dzisiaj który? 8 lipca i są żniwa. Żniwa pełna. Zaczęliśmy 7, czyli wczoraj. Jak? A jeszcze wczoraj była jedna działka koszona? No mówię, że a jeszcze dwa dni temu była koszona jeszcze wcześniejsza działka. Tyle, że tam już wilgotność była troszkę wyższa. No. Ale teraz już jest fajnie. Warunki dopisują. Berka pokazałabyś się. Chowasz się za tym ekranem.
Mam taką ładną siostrę. Już się pokazuje. A ona się chowa. Jakby to nie było nasze. No to nie jest nasze. Chodzi mi o to, że Werka by już jeździła sobie fędziem z wieltonką obok. A tak? Zerka albo tylko. Albo w kombajnie. Zerka tylko. Że jednak to nie ona podjeżdża. Ogólnie to w kombajnie jeszcze troszkę pracy mamy, jakby nie było. Pracy takich serwisowych, żeby wszystko nam w sezonie dopisało. Także trzeba będzie wygospodarować jakiś dzień, dwa na jeszcze na jej mycie i tak dalej. Halo, halo, YouTube, kosimy. Zmiana, kosimy hektary, a gospodarz mówi, że ma ciągnik stary. Także kosimy, jest zmiana. Który gospodarz? A ja nie wiem, któryś, pierwszy z brzegu. Także lalki na ciągniki, lalki na kombajny. W sumie lalki na ciągniki czy na kombajny to w sumie nie jest obraźliwe chyba określenie, jak wyraz sądzisz. Mi się wydaje, że nie. Lalki to takie lalki są ładne, ładne dziewczyny, no. Zadbane. Ja nie wiem, że lalki mogą być tylko w mieście, a na wsi dziewczyna zadbana to od razu jest lalka. Małe dziewczynki zawsze lubiły się bawić się lalkami, więc uważam, mnie że... Mnie jakby ktoś nazwał lalką, to bym się nie obraziła. Ja też się nie obrażam. Lalka, no ciągnik. Jakby ktoś mi powiedział, że jestem brzydka i jeżdżę w ciągniku, to... To już by było mi przykro, prawda? Łezkę bym może uroniła, ale jeżeli ktoś nazywa mnie lalką, lalką w ciągniku, no to uważam, że to jest bardzo miłe z jego strony, także... Dziękujemy bardzo, że ktoś tak nas ocenia, szapoba. Jednak w dzisiejszych czasach pokazujemy wam, naszym widzom, że mając te 20 kilka lat, można razem z rodzicami prowadzić gospodarstwo, pracować, a nie robić wszystko na pokaz. Pracować od najmłodszych lat, od dzieciństwa nasze było spędzone w polu, każdy to zaświadczy, więc tak naprawdę zaczynałyśmy wspólnie z rodzicami zabawę w warzywa. Oni zaczynali razem z nami. My poznawałyśmy te uprawy od podstaw. Weronika, dodaj coś jeszcze. Taka Boże, sytuacja. Ale się przestraszyłam. To bocian tylko. Wera się przestraszyła. No bo tak leciał z boku. Aj, ten bocian. Dodasz coś, Werka? No, fajnie się kosi. Fajnie się kosi. No. Także zostanie. Nie mogłam się doczekać z nim. Także zostańmy przy tym temacie, że żniwa są najpiękniejszym okresem w roku. Na to się czeka, ale warto czekać, tak jak tak naprawdę ktoś, kto pracuje na etacie, na tą wypłatę określonego dnia w ciągu miesiąca, tak rolnik czeka na żniwa po to, aby zebrać swoją wypłatę. O, to będzie dobre określenie. Werka mega skupiona, aż ją pokażę na pamiątkę. Nie tak z bliska. Jak wygląda lalka w kombajnie, bo to jest taka laleczka. Kombajn, laleczka, fresh, nieumyta. Siostra czysta. Dobrze, że mnie umyta. Tak, siostra czysta, to można ją pokazywać. Oj, sztuknęłaś mnie. Także na roboczo. Działamy sobie. U tego pana kosimy tak naprawdę co roku, także trzeba się wspierać. Jednak są mniejsze, większe gospodarstwa, ale grunt to żyć. Pomagać sobie. Żyć, pomagać sobie, wspierać sobie. Bo jednak tak naprawdę to na wsi tej zawiści jest najwięcej. A jednak, jak widzicie, można siebie wspierać, pomagać sobie wzajemnie. Proszę bardzo, tak wygląda jęczmień. Tak wygląda moja siostra, skupiona. Wiesz, żeby później nie gadali na wsi, że wiesz, że co, przyszliśmy, źle wykosiłyśmy. Że te załogowe to jednak nie umią. No, źle wykosiłyśmy. Oj, tak nie powiedzą. Werka to jest kombajnicka z pierwszego rzędu. No i w sumie okienko już chyba można otwierać. I zaraz sobie otworzymy. Albo z góry możesz wziąć, jak będziesz duży. No to w sumie można i tak. Skontrolujemy, ale moim zdaniem, bo też jak przyjechałyśmy na działkę, sprawdzałyśmy kłos
Także po rozmiażdżeniu kłosa można stwierdzić, że ta wilgotność jest naprawdę już fajna do koszenia, ale obok pszenice z jednej strony, z drugiej strony są naprawdę jeszcze nie na teraz. Także ja tak naprawdę nie wiem, po co ta zawiść, po co ta zazdrość. Tak naprawdę każdy... Właśnie nie wiem, Marlenka, czego ty mi zazdrościsz. Ja nie wiem, czego tobie zazdroszczę. Masz to samo, co ja. Poroty. Każdy, jeżeli coś ma u siebie na gospodarstwie, to musi na to zapracować. Jeżeli ktoś ma jakiś kredyt, jakiś leasing, cokolwiek, co jest częściowo dopiero jego, to i tak, żeby utrzymać to na swoim gospodarstwie, musi to spłacić ze swoje zarobione pieniążki. Więc tak naprawdę zawiść jest niepotrzebna, bo każdy może sięgnąć po wszystko. Wystarczy spiąć się, zapracować na to. Więc ja mam do tego takie podejście. Siostra, potwierdź mnie. Dokładnie tak, teraz nawracam, więc mi proszę nie przeszkadzać. Dobrze, bo dobrze. Idziemy do rowu, kombajn pójdzie w przód. Będzie, jak to się mówiło? Szyps. Szyps? Nie, to było jakieś powiedzenie takie rolnicze. Że dym, jak to było? Że... Patrz, on leci, patrz. Dym do góry, czy coś tam? Uciekaj, bo cię rozjadę. To jeszcze Weronika mówi, już nie te czasy. Bociany się wygania. Nie no, szkoda mi. Byłoby, jakby go rozjechała, co nie? Zajechałyśmy na kolejny pokos. Myślę, Marka, jak ładnie koszy. Umiesz tak? No nie wiem, zamieńmy się, to zaraz sprawdzimy. Nie, no ty już kosiłeś, wystarczy. Jak oceniasz? W skali od ilu? 1 do 10. Nie dawaj mi dziesiątki. No to dam ci 8,5. Daj mi 7. 2. Dobrze, 2 też jest dobrą oceną. 2. Także u nas ogólnie, jak widzicie, warunki do żniw dopisały, ale ten bocian. On jest straszny cały czas. Ja nie wiem. Także na szczęście odpukać, oby tak naprawdę było, bo jeszcze u nas tak naprawdę nic w kwestii żniw nie jest zaczęte. Aby te warunki się u nas utrzymały, bo jednak troszkę, jak patrzyłam na pogodę, zbliżają się do nas deszcze, co nie jest rewelacyjną informacją, także mamy nadzieję, że żadne... Zależy na której pogodzie. Tak. Bo na każdej pokazuje co innego. Także mamy nadzieję, że jakieś grady, ulewy, tucze, wszystko tak od nas odejdzie i wszystko się zachowa, bo póki co rośnie, krośnie, kombajn zweryfikuje. To jest bardzo dobre określenie. Tak, tak, dokładnie tak. Zgadzam się ze wszystkim, co ona powiedziała. Adwokat, to jest adwokat, rolnik adwokat. Dobra, ja znowu jestem na miejscu pasażera. Wygoniłam. Ale zobaczcie, już kończymy. Został nam się taki mały ogonek. Także chyba będziemy kończyć ten odcinek, bo już nie mamy co nagrywać. No chyba tak. Także u nas żniwa jakieś... Pełną parą. Tylko dzisiaj. Kosimy co mamy, co możemy. Także nie podchodźcie do nas, bo my jesteśmy ostatnio ostre. Dobra, także było nam bardzo miło, że dziękujemy, że bardzo odwiedziliście nas na naszym kanale. Dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami, że obejrzeliście ten odcinek. Mamy nadzieję do końca. Że wam się chciało. Może chcieli po prostu zajrzeć. Zobaczyć, co u nas się dzieje. Co u nas się dzieje, jak u nas żniwa wyglądają, także widzicie. Tak właśnie wyglądają. Tak wyglądają u nas żniwa. Jak co roku. To nie prawie u nas, ale w Kotlicach, więc tak jak prawie u nas. Jeszcze ostatni podjazd. Zamiatane, moi drodzy. I zmierzymy wilgotność. I na koniec właśnie jeszcze zmierzymy wilgotność. Może jeszcze się nie żegnajmy. Wreszcie też mamy. Czy jedziemy już do nich? No możesz do nich podjechać. I pokażemy gospodarzowi. Pokażemy. Ile ma wilgotność? Ile ma. Patrz gospodarzu, ile masz.
żeby się żyła. Żniwa i po żniwa. Nie wykopki, nie do zimy, mankretka, buraczek, lecimy. O Boże, tak będzie. Już coś machają. Nie, oni chyba się rozmawiają tak. Tak? Tak? Ja nie widzę, bo patrzę w ekran. A mam ciemny ekran, to nie widzę. Dziękujemy. Chłopy po prostu. No, prawie cały. Będzie akurat fajnie wejść i tam zahaczyć troszkę. Kontrola musi mamy nabrane. O kurde, ale się przepraszam. Kręcimy. Musimy załączyć sprzęt. Już któryś sezon, ale sprzęt niezawodnie. I teraz musimy zakręcić. Także jakby coś, nie żałujemy zakupu. Któryś sezon, ale a teraz prima sort. Chwila prawdy. Kółeczko się kręci. I zaraz ci powiem, co będzie. Jak się dowiem, to powiem. 11:07, proszę Państwa. Świetnie. Już teraz naprawdę. Dziękujemy, że byliście razem z nami, że oglądaliście. Mamy nadzieję, do końca. No, pa, pa!